sponsorem programu są Militaria.pl. Partnerem kanału jest wydawnictwo Bellona. Partnerem odcinka jest Veto Gaming. Była jedną z najgłośniejszych akcji izraelskiego Mossadu. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na materiał o operacji, której nadano kryptonim Gniew Boży. Aby zrozumieć, czym była ta operacja, trzeba się wrócić do lat 60. i 70. XX wieku. To właśnie wtedy frakcje Fatahu i Organizacji Wyzwolenia Palestyny starały się zwrócić międzynarodową uwagę na sprawę palestyńską poprzez serię ataków terrorystycznych na cele jordańskie i izraelskie na całym świecie. Jednym z najgłośniejszych takich akcji był udany zamach na jordańskiego premiera Wafsi Attala, który miał miejsce w listopadzie 1971 roku. Ataku tego, jak i wiele innych, dokonał jeden z oddziałów Fatahu, który nosił nazwę Czarny Wrzesień. Odłam ten powstał w 1971 roku w celu pomszczenia mającego miejsce rok wcześniej niezwykle krwawego wypędzenia przez Jordanię Palestyńczyków oskarżonych o działania ekstremistyczne. Co nie mniej ważne, Czarny Wrzesień miał zapewnić anonimowość, który dałby Organizacji Wyzwolenia Palestyny wiarygodną możliwość zaprzeczenia jej uczestnictwa w międzynarodowych atakach terrorystycznych. Aby osiągnąć ten cel, a także zapewnić uwolnienie ponad 200 palestyńskich terrorystów przetrzymywanych w Izraelu, Czarny Wrzesień zaplanował atak na Igrzyska Olimpijskie, które miały odbyć się w Monachium w 1972 roku. 5 września 1972 roku, 10 dni po rozpoczęciu Igrzysk Olimpijskich, organizacja zatrzymała 11 izraelskich sportowców jako zakładników, przyciągając uwagę całego świata. Nieudane negocjacje i próby ratunku doprowadziły do śmierci wszystkich zakładników, a sytuację tę nazwano masakrą w Monachium. Warto tu podkreślić, że masakra w Monachium była przełomowym wydarzeniem pod kilkoma względami. Jednym z nich było utworzenie jednostek specjalnych i dokonanie zmian organizacyjnych w pionach bezpieczeństwa i wywiadu, które miały zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości. Niemniej ważne było także dotarcie do świadomości organizatorów, którzy musieli brać pod uwagę podobne sytuacje w przyszłości i na wypadek podobnych zdarzeń odpowiednio zareagować, aby móc ochronić sportowców i widownię. Sama masakra wpłynęła przede wszystkim na władze Izraela przez postępowanie władz niemieckich w tamtym czasie, utwierdzając ich tym samym w przekonaniu, że w przyszłości mogą liczyć tak naprawdę tylko na siebie i w związku z tym sformułowano ścisłe procedury bezpieczeństwa dotyczące przedstawiciela Izraela za granicą, które obowiązują do dziś. Kilka dni po masakrze w Monachium, rząd Izraela pod wodzą premier Goldy Meir zareagował, ustanawiając akcję odwetową, której nadano kryptonim Gniew Boży. Akcja ta oprócz zemsty miała także charakter propagandowy, która miała pokazać twardą reakcję władz Izraela i ogłoszenie światu, że państwo zareaguje równie okrutnie na wszelkie objawy terroryzmu wobec obywateli przebywających za granicami kraju. Oprócz tego Izrael zdawał sobie sprawę z tajemnic, jakie powstały w związku z sytuacją podczas olimpiady. Chodzi tu m.in. o sprzeczne informacje dotyczące śmierci izraelskich zakładników w bitwie, która rozegrała się na lotnisku, gdzie raporty z tamtego okresu sugerowały o winie zachodnio-niemieckich sił bezpieczeństwa. Dodatkowo niejasna była wiedza służb wywiadowczych na temat planów zamachu przez grupę Czarny Wrzesień. Chociaż Organizacja Wyzwolenia Palestyny starała się ukryć tożsamość osób zaangażowanych w masakrę, to jej wykonawcy z dumą wzięli odpowiedzialność za wydarzenia, nie starając się ukryć swoich danych. Było to niezwykłe ułatwienie dla Mossadu, który miał przeprowadzić operację. Jak się później okazało, operacja Gniew Boży nie skupiła się jedynie na osobach zaangażowanych w zamach, ale także na inne organizacje palestyńskie, w tym nie tylko na Czarny Wrzesień, ale i Organizację Wyzwolenia Palestyny. Już 16 października 1972 roku, czyli niewiele ponad miesiąc po krwawych wydarzeniach w Monachium,
W Rzymie został zastrzelony starszy agent Czarnego Września, Adelhir Zeuter. 2 grudnia tego samego roku od odniesionych ran w wyniku wybuchu bomby ukrytej w paryskim mieszkaniu zginął Mahmud Hamshari, także z organizacji Czarny Wrzesień. 24 stycznia na Cyprze w wyniku eksplozji w pokoju hotelowym zginął Hussein Abdelkair, który w organizacji pełnił rolę łącznika pomiędzy Czarnym Wrześniem a Związkiem Radzieckim. 7 kwietnia także na Cyprze zginął Said Mokassi, który był zastępcą Abdelkaira, a dzień wcześniej w Paryżu zastrzelony został Basel Kubisi. Był on odpowiedzialny za gromadzenie i dystrybucję broni dla Czarnego Września w Europie, a także zamieszany był w liczne akty terrorystyczne, w tym planowanie masakry w maju 1972 roku na międzynarodowym lotnisku w Tel Awiwie. Zasięgi Mossadu były coraz większe, co pokazywały wydarzenia z pierwszej połowy kwietnia 1973 roku, znane szerzej jako Wiosna Młodych. Był to element operacji Gniew Boży i polegał na całkowitej likwidacji osób powiązanych z masakrą w Monachium. Akcję tą Mossad przeprowadził wraz z Israel Defense Force, w skrócie IDF, w skład której wchodzili m.in. żołnierze z jednostek specjalnych Sayered Matkal i Shayet T-13. Ta druga jednostka zajmowała się wywiadem, który przeprowadzony został na terenie Libanu, natomiast Sayered Matkal wraz z innymi jednostkami brał udział w bezpośrednim szturmie i likwidacji poszczególnych osób. 9 kwietnia 1973 roku z bazy w Hajfie wypłynęły jednostki izraelskiej floty, na pokładach których znajdowali się świetnie wyszkoleni żołnierze IDF. Po dopłynięciu do brzegów Libanu spotkali się oni z agentami Mossadu, a następnie przebrali się w cywilne ubrania i skierowali na wyznaczone tereny. Ciekawostką jest przebranie się jednego z uczestników tej akcji, Ehuda Baraka, za kobietę, jednak warto tu podkreślić, że żaden z uczestników akcji już po jej zakończeniu nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył o tego typu zajściu, a wszelkie źródła mówiące o tym opierają się jedynie na wspomnieniach Ehuda Baraka oraz jego wywiadach do mediów. Wracając jednak do samej akcji, to część osób skierowana została do siedziby Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, aby wysadzić go w powietrze. Eksplozja gmachu miała odwrócić uwagę od działań drugiej grupy i zabezpieczyć ją przed ewentualnym kontratakiem armii libańskiej. Druga grupa po wysadzeniu budynku przeprowadziła właściwą część akcji i niezwykle precyzyjne naloty na kryjówki ekstremistów. Pod osłoną nocy wdzierali się oni do mieszkań osób powiązanych z organizacjami zamieszanymi w masakrę w Monachium i likwidowali ich członków. Wskutek operacji Wiosna Młodych zginęło nie tylko wiele osób należących do organizacji Czarny Wrzesień, ale i powiązanych bezpośrednio z organizacją wyzwolenia Palestyny. Zastrzelony podczas tej akcji w swoim mieszkaniu w Bejrucie został m.in. Yusuf Najjar, który pełnił w Czarnym Wrześniu rolę wywiadowcy. W wyniku tej akcji przestała istnieć siedziba Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, jednak nie udało się namierzyć i zlikwidować przywódcy organizacji Czarny Wrzesień, Ali Hassana Salameha, pomimo że przebywał on w tym czasie w Bejrucie. Akcja Wiosna Młodych była najbardziej krwawą częścią operacji Gniew Boży. Pomimo że uznaje się ją za udaną, to warto tu podkreślić, że strona izraelska poniosła w niej straty osobowe. Głośnym epizodem operacji Gniew Boży była sytuacja w norweskim miasteczku Lillehammer. To właśnie tu, 21 lipca 1973 roku, w wyniku pomyłki, grupa agentów Mossadu oddała 13 strzałów do przypadkowej osoby. Osobą tą okazał się kelner marokańskiego pochodzenia Ahmed Bouchiki, a sytuacja ta rozegrała się na oczach ciężarnej żony ofiary. Oprócz tego warto tu wspomnieć, że o ile wcześniejsze akcje Mossadu były wykonane niezwykle profesjonalnie, tak w Norwegii od samego początku akcję likwidacji Alego Hassana Salameha można było nazwać tragikomedią. Agenci nie ukrywali swojej tożsamości w niewielkim mieście, pojawili się i zameldowali się jako kilkunastoosobowa grupa w jednym hotelu i paradowali po ulicach Lillehammer z krótkofalówkami. Skutkiem braku profesjonalizmu, który rzucił cień na całą operację, było zastrzelenie niewinnej osoby, o której przed chwilą powiedziałem. Zabójstwo w Lillehammer, które miało miejsce tu po raz pierwszy od 36 lat, spotkało się z powszechnym potępieniem. Norwegowie bardzo szybko znaleźli świadków zabójstwa, którzy zanotowali tablice rejestracyjne samochodu, którym przyjechali agenci. Schwytani Izraelczycy podczas przesłuchania nie zachowali milczenia.
wydali zarówno informacje o operacji, jak i swoich współpracowników. Na skutek działania komórki Mossadu w Lillehammer uległy pogorszeniu stosunki dyplomatyczne pomiędzy Norwegią a Izraelem, a sam Izrael przyznał się do pomyłki dopiero w 1996 roku. Pomimo kompromitacji, operacja Gniew Boży nie została przerwana. Ali Hassan Salameh został znaleziony przez Mossad w Bejrucie kilka lat po wydarzeniach z Norwegii. 22 stycznia 1979 roku, w wyniku eksplozji samochodu pułapki, dowódca ugrupowania Czarny Wrzesień i jeden z pomysłodawców masakry w Monachium zginął wraz ze swoimi ochroniarzami i czterema przypadkowymi przechodniami. Ali Hassan Salameh nie był ostatnią ofiarą zemsty, a w ciągu 20 lat od masakry w Monachium Mossad zlikwidował wszystkich znanych organizatorów i sprawców zamachu. Ostatnią ofiarą był Atef Zeiso, który był oficerem łącznikowym Organizacji Wyzwolenia Palestyny z zagranicznymi agencjami wywiadowczymi. Warto tu podkreślić, że chociaż Mossad oficjalnie nie przyznał się do wykonania tej egzekucji, to wiele poszlak wskazuje właśnie na ich działanie. Operację Gniew Boży uznaje się w opinii międzynarodowej za udaną zemstę na palestyńskich ekstremistach, jednak śmierć przypadkowych cywili kładzie cień na tą akcję. Przyczyniła się też do rozwiązania Organizacji Wyzwolenia Palestyny, chociaż sam przewodniczący tej organizacji, Yasser Arafat, został pierwszym niepaństwowym przywódcą, który przemawiał przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Sama organizacja z czasem została uznana jedynie za obserwatora, pomimo powiązań, jakie miała m.in. z Czarnym Wrześniem. Chociaż Izrael do dziś uważa, że operacja Gniew Boży była skupiona jedynie na eliminacji organizacji terrorystycznej, to trudno nie uważać, że był to także rodzaj zemsty. Sytuacja na linii Izrael i Palestyna do dziś jest napięta i niewyjaśniona, a strony atakują się wzajemnie w różnego rodzaju atakach, także na cele cywilne. Jednym z najbardziej gorących miejsc jest Strefa Gazy, jednak to już jest temat na zupełnie inny film. Z mojej strony to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał i zapraszam do subskrybowania kanału oraz dawania kciuka w górę. Polecam także moją stronę na Facebooku, a także zapraszam Was na serwer Discord. Dziękuję za wsparcie na Patronite i Buy Coffee. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć! Sponsorem programu były Militaria.pl.